No, smierce nie zabodźta żywa jest ta kasiebi. Nie wstista sa swojego pochodzenia, swoich kasiebskich strojów i zweków, a ju nigdy, przenigdy nie wstista sa po kasiebsku gadać. Bo nasio kasiebsko po starkach spadku mływa jest nożo, tak z nożo jak i sostra płysko mływa. W Ternanamach są z niedzela kazanie trawi. A żeby stasamia rosły we kasiebstwa zawrzeć, to jakby krew z baj weźła, nie sama krew, i desia windze, i płecko windze. Czerwa wita, kim wa jesta, jaki ma ma mota bec, jaki tyś bądą waje dziece. Początki teatru były dopiero lata 80, jeśli chodzi o moją działalność. Wcześniej nie interesował mnie teatr, z tego względu, że pracowałam w bibliotece w Wejherowie, ale w momencie zatrudnienia w Rusinie w charakterze dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury podjęłam naukę w kierunku reżyserii teatralnej. No, początki to tak zawsze jakaś niespodzianka. Dowiedziałam się, że potrzebują do roli jednego człowieka. Nigdy z teatrem wcześniej nie miałem do czynienia. Ale zależało mi na tym kultowywaniu języka kaszubskiego i się zgodziłem. I tak się wciągnąłem w tym teatrze, że jestem już 12 lat. Moje początki z teatrem to są lata, połowa lat 80., gdy studiowałem polonistykę, to niejako zawodowo zainteresowałem się lokalnym życiem literackim, teatralnym. I tak to się zaczęło, w zasadzie od 1984 roku i trwa to do dzisiaj, można powiedzieć. Są ludzie, którzy dochodzą, ale na przykład są to osoby, które rozpoczynały jako uczniowie gimnazjum, wyszli z gimnazjum, byli w szkole, w liceum, później studia skończyli. Także ten etap dość długi jest. Zdarza się tak, że ktoś odchodzi, bo on gdzieś wyjeżdża, tak, albo zmienia pracę, się ten przenosi. No to tak sobie luźno rozmawiamy, to też wiemy później, w jaki sposób mamy tam planować różne spektakle. W tym zespole, który mamy w tej chwili, to najstarsza osoba ma ponad 70 lat, a najmłodsza chodzi do 5 klasy. Nie ma u nas czegoś takiego, że ta młoda osoba jest, no, małolatem. Nie, po prostu jest partnerem do gry. Skąd zebrać młodzież? Ja nie znałam młodzieży później, dlatego że po maturze wyjechałam do Wrocławia, potem jak wróciłam, kontakty się urwały. Jak pracowałam w Wejherowie, to w zasadzie dla mnie powrót do Luzina, byt, to normalna sypialnia, nie ma czasu. I poprosiłam pana Feliksa Sikorę, żeby pomógł mi znaleźć młodzież chętną do działania. Pracując w szkole musimy przygotowywać często uroczystości, akademie i to wiąże się z szukaniem talentów teatralnych. Takie osoby później trafiają do naszego teatru, czyli ciągle praca ze szkołą jest jak najbardziej wskazana w naszym ruchu luzińskim teatralnym. Dlatego, że teatr miał tradycje regionalne, kaszubskie, więc postanowiłem na początek wrócić do repertuaru okresu międzywojennego. Mnie głównie interesuje i przyciągnęło język kaszubski. Młodzi przychodzą i od nas się uczą. No bo my tu starsze pokolenie wynosimy to z domu. Ja w domu najpierw tylko po kaszubsku mówiłem, a po polsku nauczyłem się mówić w szkole. I dlatego mi to jest takie bliskie i dlatego chciałbym to przekazać młodym. Jest to coraz trudniejsze, gdyż młodzież nie garnie się do działalności stricte społecznej. A teatr luziński jest teatrem społecznym. Ojciec mój też występował. Teatrze i pytałam, skąd oni mieli pieniądze na działalność. Kto ich utrzymywał? Stroje były, scena w Luzinie była, więc powiedział, że najzamożniejsi gospodarze ich sponsorowali. Później, jak przeglądałam kronikę, która została zdeponowana w muzeum tego teatru działającego w okresie międzywojennym, okazało się, że robili zabawy dochodowe.
na które zapraszali. Oczywiście obowiązkowo były najpierw występy teatru, pokazywali sztukę i te pieniądze, które zarobili na zabawie, przeznaczali na wyjazdy, a podróżowali po całej Polsce. Praca nie była prosta dla mnie, bo zajmowałam się takim, lubiłam słowo mówione, lubiłam wiersze, ale to było akademickie wykształcenie. Zaczęłam robić warsztaty teatralne. W ramach tych warsztatów poznaliśmy aktorów, którzy zajmowali się teatrem ruchu. Poznaliśmy szefa Towarzystwa Kultury Teatralnej, który później był dyrektorem Szkoły Aktorskiej w Warszawie. Poznaliśmy aktorów z wysokiej półki, dawnych, już teraz nieżyjących. Kompozytorów. Pamiętam taką sytuację na początku, kiedy pierwszy nasz spektakl Zywcze i Miedza księdza Bernarda Sychty chcieliśmy pokazać w remizie strażackiej i zaprosiliśmy suflera pana Feliksa Damca z okresu międzywojennego. Jak zobaczył ćwiczenia, które wykonywali aktorzy, mówi do mnie: proszę panią, pan z tego teatru jest. Bo teatr to jest poważna rzecz, trzeba z powagą podchodzić, a takie wygłupy, takie skakanie, takie ćwiczenia, one do niczego nie doprowadzą. Później wyjechaliśmy na pierwszy przegląd Sejmiki Teatru Wsi Wiejskiej, był jedyny w Stoczku Łukowskim. I była taka sytuacja, że typował nas Wojewódzki Ośrodek Kultury jako najlepszy zespół tutaj regionalny z województwa gdańskiego wówczas. Mama moja i pan Szpica Bruno, który był też aktorem w tym teatrze, zorganizowali transport niskie, załadowali rekwizyty, przyjechali rano, a pierwszy występ był nasz. Jedyną nagrodą, która wówczas była, to była Nagroda Publiczności, którą myśmy dostali. Mimo że graliśmy w języku kaszubskim, byliśmy w centralnej Polsce, o języku kaszubskim wtedy się nie mówiło. To dla nas było ogromne zaskoczenie i tą nagrodą był gramofon bardzo wysokiej klasy. Więc to było duże osiągnięcie. Gdy mamy przedstawienie w środowisku lokalnym i przychodzi sporo osób, czy gdzieś wyjeżdżamy, zdobywamy jakieś nagrody, to jest największa satysfakcja. Myślę, że zamykamy się za bardzo w twórczości lokalnej. Wśród pisarzy kaszubskich. Przydałby się jakiś projekt, przedstawienie, teatr, który dotyczyłby sztuki z literatury powszechnej. Może się warto pokusić o coś takiego, co przyciągnęłoby może środowiska młodzieży silniej niż klasyka kaszubska, którą tak kochamy i tak chętnie wystawiamy do tej pory. Mam zamiar i też marzy mi się widowisko światła i dźwięku takiego w plenerze. No już mój wiek za wiele nie pozwoli mi grać, ale dopóki będę mógł, chciałbym to takie moje przesłanie młodym zostawić. Ten prawdziwy, nasz, luziński język kaszubski. Teatr łączy nie tylko, to nie tylko przyjaźnie, ale i już na całe życie. Młodzi ludzie przychodzą i gdy już zasmakują, to zostają.